Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Joanna Zaremba-Pęk i jest mi niezmiernie miło, że mogę spędzić z Państwem dzisiejszy wieczór i poopowiadać Państwu troszeczkę na temat sztuki europejskiej, konkretnie sztuki secesyjnej i tego, jak wielki wpływ wywarła ona na artystów japońskich rysujących komiksy. Jeśli można rozpocząć jakimś slajdem, byłoby łatwiej pokazywać, o czym będziemy mówić. A czy jest taka możliwość, żebym ja też go mogła widzieć, czy nie bardzo? Dobra, już sobie poradziłam. Dzisiejsze spotkanie jest drugim spotkaniem w ramach cyklu Tuszem na papierze, właśnie do którego zostałam zaproszona, za co bardzo serdecznie dziękuję. I w ramach tego cyklu właśnie dane mi zaprosić Państwa na taką małą wycieczkę po takich w sumie nieznanych obszarach komiksu japońskiego, czyli takiego, który w jakimś stopniu czerpie ze sztuki japońskiej. Mają Państwo w tytule napis Neosecesja w mangach. Tak naprawdę bardzo długo się zastanawiałam, czy i jak sformułować te wpływy, które są widoczne u różnych mangaków tak na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat i zdecydowałam się na sformułowanie neosecesja. Jeśli chodzi o sztukę i o historię sztuki, to mieliśmy tutaj na przełomie XIX-XX wieku szereg ruchów artystycznych, prądów, trendów, które się gdzieś tam w sztuce kształtowały i można się spotkać z takimi sformułowaniami jak neobarok na przykład, tak, albo neogotyk. Myślę, że neogotyk tutaj będzie Państwu bardziej znany. I to były takie style w sztuce, które nawiązywały do oryginalnie występujących gdzieś tam w przestrzeni, w historii gatunków, stylów, prądów. Jeśli chodzi o secesję, to w tej chwili, ostatnich powiedzmy sobie 10 lat, możemy obserwować taką nasiloną potrzebę ekspresji akurat właśnie w przerabianiu, identyfikowaniu się i inspirowaniu się sztuką secesyjną. Wynika to między innymi z bardzo dużej popularności jednego konkretnego artysty w Japonii, jakim jest Alfons Mucha, wybitny czeski artysta, malarz, grafik. Do tego stopnia jest on uwielbiany w Japonii, że Japonia decydowała się na zapłacenie bajońskich sum rządowi czeskiemu na wypożyczenie pracy Alfonsa Muchy i tutaj nie myślę tylko i wyłącznie o jego pracach takich najbardziej znanych w kulturze popularnej, w takim skojarzeniowym, plakatowym, reklamowym tutaj wizerunkiem Alfonsa Muchy, ale myślę tutaj o takich wielkoformatowych płótnach, które Mucha malował w Iwanciciach w swoim mieście rodzinnym, które są naprawdę olbrzymie i jakby cała akcja wypożyczania ich do Japonii odbiła się bardzo szerokim echem w Europie, pisano protesty do rządu czeskiego, żeby się na to nie zgadzano, bano się sytuacji transportu tych dzieł sztuki i tego, że zostaną one po prostu
mniej lub bardziej świadomie uszkodzone. No, natomiast presja jakby ze strony Japończyków była na tyle duża, że rząd czeski się ugiął i wysłał te prace na turnę do Japonii. One już w tej chwili zjechały do Europy. Powoli są właśnie poddawane takiej powtórnej egzaminacji po rozpakowaniu, czy na pewno ich stan nie uległ pogorszeniu. Natomiast zachęcam Państwa na wycieczkę do Czech i obejrzeniu ich w rzeczywistości i sprawdzeniu, jak wielkie wrażenie robią na żywo. Ale abstrahując od tych wielkoformatowych płócien, tutaj właśnie ta bardziej taka plakatowo-reklamowa działalność Alfonsa Muchy i to, jak ona wyglądała i styl, jaki on wypracował na potrzeby właśnie takiej, a nie innej twórczości, wpłynął na, przemówił do wrażliwości artystów japońskich, którzy bardzo silnie się nim inspirują, kopiują wręcz jego pracę, w najróżniejszy sposób, przerabiając je mniej lub bardziej pod swoje potrzeby. Stąd też właśnie zdecydowałam się na wybór neosecesji jako powtórnego, jakby powtórnego rozkwitu i takiego bardzo świadomego nawiązania do tego stylu w sztuce, jaki w tej chwili naprawdę wybrzmiewa bardzo silnie wśród artystów japońskich, nie tylko też, nie tylko tych, którzy są jakby w mainstreamie, ale również tych, którzy działają gdzieś tam w internecie i pozostają mniej lub bardziej anonimowi. Jeśli chodzi o takie większe wprowadzenie, bo oczywiście mamy dzisiaj bardzo ograniczony czas, a ja przygotowałam dla Państwa bardzo dużo rzeczy do obejrzenia i nie chciałabym się tutaj skupiać za bardzo na każdej z nich, bo nie mamy na to czasu, natomiast akurat tak się składa, że ja się tym tematem zajmuję od bardzo, bardzo dawna i udało mi się popełnić książkę, która jest zatytułowana Ikonografia mangi. I w tejże książce, w rozdziale czwartym, opisuję właśnie wpływy twórczości Alfonsa Muchy na artystki tworzące mangi. Jest tutaj, znajdą tutaj Państwo wstęp taki pobieżny na temat życiorysu samego artysty, na temat jego stylu, który stworzył, no i oczywiście kilka wybranych artystek, które bardzo mocno się Muchą w swojej twórczości inspirują. Ja tu oczywiście to pokażę, chociaż nie wszystko, więc jeśli Państwa zainteresuje ten temat, to zachęcam do spojrzenia w tej książce, do rozszerzenia sobie tego, może też znajdą Państwo jakieś własne przykłady, które będziecie w stanie odnieść z własnej przygody czytania, bo oczywiście tych jakby odniesień jest mnóstwo u bardzo wielu artystów, tylko nie zawsze wszyscy wiedzą, że to jest to. Jeśli można przejść do slajdu, na którym będzie pokazana Utena. Ja starałam się wybierać slajdy tak trochę po kluczu tego, co mamy dostępne na rynku polskim. Po części ze względu na to, że chciałam, żeby Państwo mieli możliwość jakby doświadczenia sobie tego i zobaczenia, jak to wygląda w detalu, obejrzenia sobie tego. Tutaj akurat na pierwszy ogień i na pierwszy slajd wzięłam ilustrację promującą komiks Utena, który mamy dostępny na rynku polskim w wydaniu Waneko. Ja tutaj celowo, proszę mi wybaczyć, ale nie będę się sugerowała, nie będę jakby Państwu podawała większości nazwisk tych artystów, ze względu na to, że jest ich bardzo dużo, a w tej prezentacji jakby nie o to chodzi. Nie chciałabym się tutaj skupiać na artystach, ale bardziej na tym, żeby pokazać Państwu, co zostało z Muchy zaczerpnięte. Będą tutaj przykłady pokazujące zestawienia starego i nowego, tak, czyli oryginału i tego, jak to zostało przerobione. Alfons Mucha
zasłynął tak naprawdę z twórczości plakatowej. On na początku swojej kariery artystycznej robił bardzo wiele rzeczy, między innymi szkicował i projektował kostiumy teatralne, ilustracje do książek, no i właśnie takie plakaty reklamowe. Zresztą to był artysta działający pod koniec XIX wieku, na przełomie XIX i XX wieku, czyli w Paryżu tak zwane fin de siècle. Mówimy tutaj o rozkwicie właściwie każdej dziedziny życia, w tym także drukarstwa i przemysłu, a przez to, że jakby pojawił się przemysł, pojawiła się reklama, tak? Nie wiem, czy Państwo się kiedykolwiek nad tym zastanawiali, ale słynny ludzik Michelina, na przykład z dzisiejszej reklamy opon, to był wymysł właśnie XIX-wieczny. Mleko w proszku Nestle albo ciasteczka Le Petit, które można dzisiaj normalnie kupić w sklepie. Również pierwsze reklamy do tych produktów były tworzone przez Alfonsa Muchę. Wracając do plakatów, Alfons Mucha zasłynął tak naprawdę i zaistniał poprzez swoją współpracę z Sarą Bernard. Sara Bernard to była wybitna aktorka teatralna, artystka przez wielkie A, o wielkiej osobowości, bardzo poważana przez społeczeństwo ówczesne paryskie i nie tylko. Ludzie zewsząd z całej Francji i całej Europy zjeżdżali do Paryża, żeby obejrzeć jej spektakle i jej rolę. Ona miała założony swój teatr, Teatr de la Renaissance, w którym wystawiała sztuki, sięgała nie tylko po klasykę taką jak Hamlet, tak, Szekspira czy Macbeth, ale również po sztuki pisane specjalnie dla niej. I któregoś dnia zdarzyło się tak, że wszyscy artyści tworzący plakaty teatralne, a był to grudzień przed samymi świętami, no nie byli w stanie wykonać plakatu reklamowego na zamówienie właśnie Teatru de la Renaissance dla spektaklu z Sarą Bernard. I przypadkiem zupełnie zlecenie dostało się Alfonsowi, który postawił wszystko na jedną kartę i postanowił stworzyć taki plakat, jakiego jeszcze świat nie widział, i to mu się udało. Nie pokażę Państwu tego plakatu celowo, ponieważ chciałabym, a może właściwie pokażę, aczkolwiek chciałabym, żeby Państwo sobie może z ciekawości poszukali informacji na temat Muchy, bo jest naprawdę artystą, którego warto znać i poznać. Raz zobaczymy, czy ja tu mam ten, tak. Pierwszym plakatem, który właśnie popełnił Mucha dla Sary Bernard, to była Gismonda, czyli taki plakat bardzo duży, bardzo wysoki, dość wąski, ukazujący postać kobiecą w szacie luźno opadającej, bardzo strojnej. To była mieszanka takiego bizantyńskiego przepychu. Plakat był drukowany w złocie. Co zastosował Mucha w tym plakacie, a co tak naprawdę stało się kwintesencją i znakiem rozpoznawczym jego twórczości właśnie tego typu reklamowo-plakatowej? Mianowicie to, że jako jeden z pierwszych artystów zaczął zwracać uwagę na czcionkę i liternictwo. Na potrzeby każdej pracy, którą wykonywał, tworzył osobny krój czcionki, osobny krój liter. Tutaj dodatkowo wprowadził właśnie taki mozaikowy z drobnych takich kamyczków układ. I wygląda to tak, jakby to była właśnie mozaika ułożona gdzieś tam na ścianie. Jest to napis Gismonda, czyli nazwa przedstawienia. To przedstawienie miało się odbyć 4 stycznia 1895 roku. Oprócz tego Mucha podzielił jakby plakat na sekcje, to znaczy wydzielił część główną, tak, w której umieścił postać kobiecą. Na dole bądź na górze znajdowały się pola, w których umieszczał tekst. Postaci kobiece w takich układach zazwyczaj
były skierowane, bardzo rzadko były skierowane en face, czyli na wprost, zazwyczaj były zwrócone gdzieś tam w jedną albo w drugą stronę w przeróżnych pozach. Właśnie bardzo dużą rolę w jego twórczości grały układ materiałów, układ szat. Tutaj akurat ta szata jest, natomiast w większości jego prac szaty de facto nie ma, tylko jest udrapowana materia, która jest jakby przytrzymywana w różny sposób biżuteryjnymi dodatkami. Mucha zresztą był też utalentowanym projektantem biżuterii i jakby dla potrzeby Sary Bernard również wykonał kilka projektów pierścieni, nausznic, naszyjników i takich bardzo zdobnych, bogatych bransolet. I jakby to jest taki element również dla niego bardzo charakterystyczny, który wykorzystywał w większości swoich prac. Oprócz tego włosy, ale to może powiem troszeczkę później, układ włosów, no i ogólna taka dekoracyjność. No i jeszcze jeden element charakterystyczny, który tutaj już Państwo mogą na tej prezentacji zauważyć, czyli takie motywy takiego halo ozdobnego za postaciami kobiecymi. I te motywy halo, one mogły zawierać w sobie albo napis, tutaj w tym przypadku jest to napis Bernard, czyli Sara właściwie jest zasłonięta gałązką, więc tutaj ledwo widać, ale jest. Czyli albo jakby identyfikacja postaci, która się znajdowała na danym przedstawieniu, albo były tutaj zaaranżowane jakieś elementy dekoracyjne, które gdzieś tam się spójnie ikonograficznie wiązały z daną postacią. I to by było w sumie tyle, jeśli chodzi o tytuł wstępu z Muchy. Natomiast tutaj, jak już Państwo widzą, bardzo ładnie w przypadku Uteny widać ten schemat, który został jakby zapożyczony. Tak? Tutaj również mamy czcionkę i liternictwo specjalnie wpisane w część górną. Do tego mamy, akurat tutaj mamy dwie postaci kobiece, czyli tę samą postać sugerującą ruch. Mamy część dolną i dodatkowo nachodzi na to kolorystyka, kolor różowy przypisany do tej konkretnej postaci, który jakby ma podbijać jej cechy charakterystyczne. I kwiaty, które również swoją symboliką odpowiadają postaci. Natomiast te dwa przedstawienia, które widzą Państwo obok, to jest również motyw bardzo charakterystyczny dla Muchy, który on wprowadził w swojej twórczości, mianowicie pary, przeciwieństwa, które no, dość łatwo tutaj zauważyć w tych przedstawieniach. Mamy przeciwstawne słońce i księżyc z gwiazdą i postaci jedną odzianą na biało, drugą odzianą na czarno, charakterologicznie również sobie przeciwstawnie. Również mają tutaj Państwo zapis czcionką, określenie tego, co widzimy. Jeśli można prosić o slajd następny. Tutaj mają Państwo, zacznie się seria takich jakby par ilustracji skojarzonych właśnie oryginał z tym, co zostało stworzone w Japonii na podstawie inspiracji oryginałem. To, co Państwo widzą po lewej stronie, czyli oryginalna praca Alfonsa Muchy, to jest głowa brunetki. Czasami jest nazywana w literaturze głową bizantyńską. I tutaj już mogą Państwo zauważyć takie cechy charakterystyczne, o których mówiłam, czyli takie zainteresowanie Muchy w projektowanie biżuterii. On bardzo naprawdę się w tym odnajdywał doskonale i wiele takich fantazyjnych nakryć nausznic, kolczyków i wszystkich innych elementów stworzył. No i włosy. Włosy, które w literaturze fachowej określamy makaronami Muchy. Tak to się często tłumaczy niefortunnie, może trochę na polski, ale tak to jest. Generalnie chodzi o to, że te włosy, które Mucha stworzył,
są bardzo, powiedziałabym, wymykające się spod kontroli. One są takie plastyczne, takie żywe. I zapewne nie umknęło Państwu też dosyć grube konturowanie, które jakby samoistnie przywodzi nam na myśl rysunek komiksowy. Także to są takie nawiązania tutaj, powiedzmy sobie, podstawowe w formie. Mucha też bardzo dużo przedstawień skomponował pokazujących postać z profilu i to też wykorzystały tutaj akurat artystki z grupy Clamp. Artystki z grupy Clamp na pewno Państwu są doskonale znane. Mamy sporo tytułów dostępnych na polskim rynku. Ta akurat ilustracja pochodzi z mangi Rygweda, którą właśnie jedno z polskich wydawnictw zapowiedziało na rynku i już się trochę nie mogę doczekać. Już tylko wyjmę Państwu artbooka. Ta ilustracja jest do znalezienia w artbooku do tego komiksu. Mam cichą nadzieję, że wydawca się pokusi o wydanie również tego jako dodatkowego elementu, ale te ilustracje w takim stylu, te jeszcze będą pokazane, one również są jakby umieszczone w samym komiksie, więc też można je bardzo łatwo akurat w przypadku tego komiksu wytropić. I tutaj artystki z grupy Clamp postanowiły wykorzystać również przeciwstawność postaci. Wybrały sobie do tego typu ilustracji dwie siostry. Jedna oczywiście o przymiotach dobra, druga o przymiotach zła. I zestawiły je ze sobą, wykorzystując właśnie inspirację tymi dwoma. Jeszcze Państwo nie wiedzą, co jest drugie, ale zaraz pokażemy na następnym slajdzie. Właściwie można by już go przełączyć. Tymi dwoma pracami. I tym sposobem mają Państwo japońską wersję brunetki i blondynki. Tutaj pokazuję, jak to wygląda w samej książce. Zostały one zwrócone do siebie twarzami, trochę inaczej niż ja to pokazałam tutaj na slajdzie, ale jakby mam nadzieję, że jakby samo nawiązanie oprócz kolorystyki włosów jest dla Państwa widoczne. Tutaj Clamp również przejawia w całej swojej twórczości podobne zamiłowanie do tworzenia fantastycznych, przepięknych okazów biżuteryjnych. Tutaj również mamy takie nausznice, które są połączone z opasami do włosów, z takimi wiszącymi kolczykami. No i to, co jest charakterystyczne, to jakby wzbogacenie tutaj charakteru postaci przez symboliczne podkreślenie tego w warstwie ikonograficznej, tak? Czyli symboliczne umieszczenie kwiatów, których jakby mowa, tak? Taka ukryta symbolizuje cechy osoby, która jest sportretowana. Tutaj jeszcze chciałam tylko nadmienić, że te takie gwiazdki, w których te kwiaty zostały umieszczone, to również jest motyw zaczerpnięty z Alfonsa Muchy, z zupełnie innych prac, ponieważ Mucha, tak jak już wspominałam, był też ilustratorem książkowym i gdzieś tam w swojej twórczości popełnił ilustrację, szereg ilustracji do modlitwy Ojcze Nasz. W literaturze bodajże to się książka nosi tytuł Amen albo Paternoster, nie pamiętam, które z dwóch, być może nawet i oba. W każdym razie tamtejsze ilustracje były skomponowane właśnie w podobny sposób i w takich gwiazdach wpisanych w otok znajdowały się motywy odpowiadające, ilustrujące tekst. Jeśli można przejść do następnego slajdu.
Panie z grupy Klamp w swojej wczesnej twórczości, bo tutaj mówimy o wczesnej twórczości tej grupy, takich początkach, to są lata 90., wykorzystywały pewien zabieg artystyczny, który polegał na tym, że tworzyły taką ramkę, w którą można było wpisać cokolwiek. I na tej podstawie, jak Państwo się przyjrzą, to te obramienia tych okrągłych pól, w które jest wpisane Słońce i Księżyc, jakby jest to samo, tak? To jest ta sama kolorystyka, tak jakby na zasadzie kopiuj, wklej i gdzieś tam dołóżmy coś innego. Bardzo ciekawym motywem jest również to, że ta ilustracja, którą Państwo mają po prawej stronie na slajdzie i ta na środku, to jest ta sama postać, tylko ta sama postać w wieku dziecięcym i w wieku dorosłym, tak? To też jest bardzo ciekawy zabieg, który zastosowały artystki z grupy Klamp, wykorzystując tę samą ilustrację do tego, żeby pokazać, jak się zmieniała postać na przestrzeni lat, przepraszam bardzo. Jeśli chodzi o te ilustracje, to również one są tutaj jakby obecne, tak, w tym artbooku. Może się Państwo teraz zastanawiają, dlaczego pokazuję ilustracje kolorowe i mówię o mangach, a pokazuję ilustracje z artbooków. No między innymi dlatego, że jakby to nie, tego się nie powinno rozdzielać. To są takie materiały, które są spójne z tytułem i w moim odczuciu i w mojej karierze badawczej nigdy tego nie robiłam i zawsze posługiwałam się zarówno artbookami, czy innymi materiałami drukowanymi, czy też cyfrowymi wypuszczanymi do danego tytułu jako jeden pakiet. Dlatego też ta prezentacja jest dość kolorowa, no bo jednak najbardziej i najczęściej te motywy secesyjne były wykorzystywane właśnie w takich pracach. To tak, tytułem dygresji. I jeśli przejdziemy do następnego slajdu, zobaczycie Państwo ponownie wykorzystanie przy tym samym komiksie ten sam zabieg artystyczny, różniący się tylko tym, że ta ramka, która jest taka sama dla obu ilustracji, została zmodyfikowana kolorystycznie. Ta w ilustracji przedstawiającej bodajże Somę, mamy tutaj wypełnienie taką soczystą zielenią, natomiast na drugiej ilustracji mamy po prostu przejrzyste tło. Także takie zabiegi były dosyć częste właśnie dla grupy Klamp na początku ich twórczości. Potem ich styl i nawiązania do secesji znacznie ewoluowały. Jeśli mogę prosić o następny slajd. Tutaj mają Państwo również, przepraszam, bo pomoce naukowe mi tu spadają. Zniknę Państwu na sekundę, ale tylko po to, żeby Państwu pokazać, skąd są te ilustracje. Myślę, że manga Państwu doskonale znana, Magic Knight Rayard, również dostępna w języku polskim, więc kto ma w domu, to myślę, że może sobie swobodnie po nią później sięgnąć i popatrzeć i przeanalizować wszystkie detale na tych ilustracjach. Kolejna rzecz, którą Mucha wprowadził w swoich pracach, to było kształtowanie ich w taki sposób, że często były układane w serię. Mucha zostawił bardzo wiele po sobie takich zestawów pod tytułem Cztery pory roku na przykład, albo Cztery kwiaty, albo Kamienie szlachetne. Cztery pory roku, z czego to wynikało? Bardzo prozaicznej sprawy. Tego typu przedstawienia były zamawiane na potrzeby materiałów reklamowych pod tytułem Drukowane kalendarze dla klientów. A cóż lepszego reklamuje czy obrazuje cztery pory roku niż ilustracje, tak, w czterech różnych okolicznościach przyrody. I stąd też pojawiła się taka seryjność. I to jest coś, co bardzo silnie oddziałuje tutaj na Japończyków. Oni bardzo, bardzo lubią w swoich komiksach wykorzystywać tego typu zabiegi, z bardzo prostej przyczyny również. Mają bardzo dużo postaci.
i układanie ich seriami, a już zwłaszcza w przypadku komiksów skierowanych dla dziewcząt, gdzie jest dużo bohaterek i każda z nich ma, powiedzmy, inne moce, tak? Albo zupełnie inne cechy charakteru, jakieś tam związane bardzo charakterystycznie z nimi. No tutaj aż się prosi o to, tak, żeby wykorzystywać takie motywy i tworzenie takich całych serii ilustracji, gdzie można dopasować odpowiedni kolor do postaci, tak, odpowiednie kwiatki, odpowiedni, no właśnie, żywioł, czy nie wiem, ulubione zwierzątko. I to w przypadku grupy Clamp i w przypadku mangi Magic Knight Rayard wychodzi znakomicie, jak Państwo doskonale pewnie wiedzą. Bohaterki główne tej mangi są trzy. Podkreślenie tego, że każda z nich włada innym żywiołem i ma zupełnie inny temperament, wiąże się z podkreśleniem ich cech fizycznych odpowiednimi kolorami, tak? Czyli mamy tutaj czerwony, niebieski i taki złoto-zielony. Tutaj jeszcze takie nawiązanie dosłowne do muchy, czyli to, o czym mówiłam. Mucha bardzo, bardzo, bardzo lubił drapować materię na ciele swojej modelki i w ten sposób tworzyć coś na kształt szaty, która jest przytrzymywana na swoim miejscu poprzez różnego rodzaju elementy biżuteryjne. I to też właśnie tutaj na tej ilustracji jest świetnie widoczne. Oprócz takich standardowych elementów, jak właśnie opaski na głowach, inkrustowane oczywiście odpowiednim rodzajem kamieni, o odpowiedniej barwie, odpowiadającej kolorowi przewodniemu danej bohaterce. Mamy tutaj coś na kształt takiej rozbudowanego, takiego napierśnika, właściwie takiego biżuteryjnego odpowiednika zbroi. No i oczywiście lilie. Nie brakuje również panelu, czy też tej części takiej wyodrębnionej, kulistej, w której mamy wpisany tytuł serii. Jeśli przejdziemy do ilustracji kolejnej, to zobaczą Państwo jeszcze bardziej dobitnie, o czym właściwie opowiadam, czyli o tym, że te jakby motywy powtarzalności i jakby wyciągania czy podbijania cech danej postaci poprzez dobór odpowiednich akcesoriów na tych ilustracjach, no to jest właśnie to, co widać doskonale tutaj na tym przykładzie. Tu mają Państwo serię trzech ilustracji, czyli każda bohaterka dostała po jednej, każda właśnie ma odpowiedniego koloru tonację, tła za sobą, bardzo biżuteryjną zbroję, powtarzam, z wykorzystaniem wielu kamieni szlachetnych, oczywiście w odpowiedniej barwie, tak. Dodatkowo sposób rysowania, czyli te rozwiane, nieokiełznane włosy, jak w przypadku postaci środkowej, bądź rozwianej, takiej układającej się miękkiej szaty, jak w przypadku postaci po prawej stronie. Dodatkowo symbolika u góry, tak, czyli księżyc, tutaj gwiazda, słońce, to wszystko są właśnie takie elementy zapożyczone z mniej lub bardziej z takiego schematu, który Mucha gdzieś tam wypracował na potrzeby swoich prac. No i dodatkowo zwracam uwagę też na to, że również jakby sam motyw ramki jest powtarzalny, czyli można by było wyciąć wszystko ze środka i ramka pozostaje taka sama, różni się tylko kolorem, który również jest dopasowany. I trochę inna aranżacja w kolejnej partii, na kolejnym slajdzie, w kolejnej partii ilustracji. Tutaj tam był taki pakiet, powiedziałabym, bojowy, tutaj taki bardziej rzeczywisty. Każda z bohaterek jest ukazana w takim swoim środowisku, w takiej comfort zone, czyli każda akurat na danej ilustracji robi to, co lubi.
Ponownie mamy tutaj oczywiście wykorzystanie koloru przypisanego danej postaci. Mamy tutaj właśnie te halo, w których jest wpisane Magic Knight, czyli nawiązanie do tytułu określającego nam, z jaką mangą mamy do czynienia. I dodatkowo tutaj proszę zwrócić uwagę na to, że każda z tych postaci ma inny wzór kwiatowy, który jest przypisany właśnie cechom danej dziewczyny. Takich ilustracji, że tak powiem, jest mnóstwo. Na następnym slajdzie jeszcze Państwu pokażę jedną, już taką zbiorową. Tutaj właśnie zależało mi na tym, żeby Państwa naprowadzić na te elementy biżuteryjne, które są jakby wyrysowane i częścią składową ubiorów tych postaci. Takich ilustracji do tej konkretnej mangi powstało bardzo wiele. Tutaj jeszcze inne w artbooku, no takich zestawień właśnie potrójnych naprawdę można spotkać bardzo, bardzo dużo, a tu jest właśnie ta sama ilustracja w oryginale. I tego Państwo akurat nie są w stanie poczuć, aczkolwiek ta konkretna ilustracja jest pomyślana trochę tak, jakby miała być vintage'owa. Dlaczego? Dlatego, że cały artbook jest wydrukowany na śliskim papierze błyszczącym i białym, chociaż no, mój jest trochę wiekowy egzemplarz i trochę poszarzał. Natomiast ta konkretna ilustracja jest wydrukowana na takim papierze imitującym papier czerpany i on ma zupełnie inną teksturę pod palcami. No niestety, no, gdybyśmy mieli spotkanie online, to pewnie mogliby sobie Państwo to podotykać i zobaczyć, o czym ja mówię. Natomiast to jest dosyć interesujące, że akurat w przypadku takiego świadomego postarzania tej ilustracji zdecydowano się nie tylko na jakby motywy secesyjne, ale również na to, żeby wydrukować akurat tę jedną ilustrację dla całego artbooka w takim papierze teksturowym, który w dodatku jest w odcieniu takiej kremowej żółci, co oczywiście ma przywołać takie skojarzenia tego, że to jest po prostu stare. I jeśli można, to prosiłabym o przejście do kolejnego slajdu. Tutaj jest ostatnia faza secesji, którą obserwujemy w grupie Clamp. Tutaj zrobiłam takie zestawienie, może nie do końca oczywiste, natomiast chciałabym Państwu zwrócić uwagę przede wszystkim na dymek. To, co Państwo widzą u muchy w oryginale, czyli piękną kobietę palącą papierosa, chociaż może to nie jest tak do końca jakby oczywiste, bo z doświadczenia wiem, że część osób w ogóle nie wie, co ogląda, oprócz tego, że widzi piękną kobietę, nie zwracają uwagi, przepraszam, na to, że ona trzyma papierosa w ręku. Jest to, proszę Państwa, nie mniej, nie więcej, tylko reklama bibułek do samodzielnego skręcania papierosów, która nazywa się Job. I tutaj macie właśnie pięknie zakomponowaną nazwę z tyłu, z takimi mozaikowymi kafelkami i w tle. Tutaj oczywiście Clamp tego liternictwa jakby mozaikowego nie przetransponował, natomiast ten plakat i to, w jaki sposób snuje się dym z tego papierosa, zainspirował grupę Clamp do tego, w jaki sposób przedstawiana była ta konkretna postać, która również jej w komiksie, jej jakby atrybutem nieodzownym był papieros na takiej długiej cygarnicy. W związku z powyższym zazwyczaj otaczał ją gdzieś jakiś taki właśnie snujący się dymek. I to jest to takie bardzo ciekawe nawiązanie w tej trzeciej fazie. No widzą Państwo tu oczywiście ogromne bogactwo. Ten plakat jest świetnym przykładem tego, co nazywamy makaronami muchy, czyli te takie kosmyki pukle wijące się w powietrzu, które wykorzystuje bardzo, bardzo wielu artystów. Jeśli można przejść do slajdu następnego. Tutaj chciałam pokazać Państwu również przykłady z artystki, którą w Polsce
kiedyś tam wydawano, niewiele tego jest, ale jest. Jest to Arina Tanemura i ona w dosyć specyficzny sposób podchodziła właśnie do tych motywów secesyjnych. Na swoich pracach tutaj mam dla Państwa dwa przykłady. Również możecie zaobserwować wykorzystanie motywów biżuteryjnych, chociaż skromniejszych niż w przypadku grupy Klamp. No i przede wszystkim to halo, które jest za postacią. Takie abstrakcyjne, dekorowane abstrakcyjnie, aczkolwiek proszę zwrócić uwagę, z wplecionymi motywami znaków zodiaku, co również jest nawiązaniem do Alfonsa Muchy. Taką pracę, która jest zatytułowana Zodiak, pokażę Państwu później. I jeśli można, następny slajd. To jest właśnie, może tutaj będzie troszeczkę bardziej widoczne, macie Państwo po prawej stronie ryby, po lewej stronie wagę, z takich bardziej rozpoznawalnych znaków. Gdzieś tam na dole jeszcze majaczy rozpoznawalny lew. I kolejny slajd. Tutaj pozwoliłam sobie na taki trochę skok w bok, ponieważ te ilustracje jakby wykorzystują postaci z komiksu i z anime Rycerze Zodiaku. Natomiast same realizacje pochodzą z wydawnictwa, które się specjalizuje bodajże w artbookach z postaciami z gier komputerowych, z tego co dobrze pamiętam. I też jakby postanowiono wykorzystać te motywy Rycerzy Zodiaku do tego, żeby skomponować całą serię ilustracji. Każda z tych ilustracji tak naprawdę, wyjmując postać, różni się właściwie bardzo niewielką ilością detali. Oczywiście macie, ponieważ są to Rycerze Zodiaku, więc mamy tutaj symbole znaku Zodiaku. Zawsze na środku, na samej górze będzie ten, którego postać pokazana jest na danej ilustracji. No i w narożnikach powyżej znajdują się takie elementy, które mają zasugerować moc danej postaci i właściwie układ tych ilustracji jest identyczny. Mogą na przykładzie tych dwóch mogą sobie Państwo doskonale wyobrazić, jak wygląda cała reszta. To, co jest jeszcze interesujące w tych ilustracjach, to jest taki mały drobiażdżek, mianowicie taka sześcioramienna gwiazdka, która gdzieś tam w tle się pojawia i to jest właśnie taki motyw, który również wprowadził jako charakterystyczny i spopularyzował Alfons Mucha. Na przykładzie jakiej pracy, to pokażę Państwu jeszcze dalej. I następną pracę, jeśli można. Tutaj też chciałam Państwu pokazać jakby na żywo, skąd to się wzięło. Ta ilustracja też pochodzi z artbooka autorstwa Kohime Ose. I tutaj jest całe mnóstwo ilustracji, których jakby kompozycja w mniejszym lub większym stopniu odpowiada właściwie takiemu samemu schematowi, czyli halo, w które jest wpisana postać, najczęściej kobieca, aczkolwiek nie zawsze. Czasami są to ilustracje takie prostokątne, również z wykorzystaniem liternictwa i z zapisem tego, kogo, z identyfikacją tego, na kogo patrzymy w danej ilustracji. No i również takie właśnie drobiazgi, jak te gwiazdki muchy wykorzystywane bardzo, bardzo często w tle. Także tutaj nawet na okładce można zobaczyć ten sam układ. I następny slajd poproszę. I coś, co bardzo, bardzo lubię i coś, czego się pewnie Państwo niespecjalnie spodziewali, ponieważ sama manga nie jest przeznaczona dla kobiet, a jak już się Państwo pewnie zorientowali, większość z tych przykładów jest skierowana do płci pięknej, mianowicie jeden z moich ulubionych artystów, czyli Kosuke Fujishima. I manga Oh My Goddess również dostępna w języku polskim. Ja tutaj mam okładkę 16. i 17. Ilustracje do tych okładek są widoczne na następnym slajdzie, więc w sumie możemy go już przerzucić dalej. Takich okładek Fujishima popełnił 4, zgodnie z tym, że są 4 bohaterki, 3 główne i 1 powiedzmy sobie trochę mniej główna.
Ten sam schemat ponownie, czyli wydłużony prostokąt, centralna postać kobieca. Tutaj akurat w przypadku boginki Beldandi czy Urd bardzo ładnie widać to nawiązanie secesyjne do tego układu tkanin, które Mucha tak bardzo lubił. No i tu oczywiście doskonale widoczne są te nawiązania również do układu włosów, co mogli Państwo zaobserwować na tym plakacie Job. To jest mniej więcej ten sam sposób traktowania układu pukli włosów. No i takie drobne drobiazgi w tych otokach, które mają się w jakiś tam sposób przyczyniać do jakby pokazania cech charakterystycznych danej postaci. I jeśli mogę, kolejny slajd, to z kolei wyciągnęłam Państwu ze środka, tylko niestety nie pamiętam, w którym to jest tomie, więc jeśli ktoś byłby bardzo, bardzo dociekliwy i ciekawy, to będę potrzebowała chwilę, żeby go namierzyć, bo tych tomów w serii Oh My Goddess jest dużo. Natomiast to, co Państwo tutaj widzą, to jest zestawienie trzech ilustracji i te dwa plakaty, które są po boku, nie powinny w sumie Państwa dziwić, jeśli znacie fabułę tej mangi, a ufam, że większość z Państwa zna. Kosuke Fujishima jest artystą bardzo mocno zafascynowanym wszelkiego rodzaju pojazdami jeżdżącymi, czy też to samochodami, czy jednośladami. I jest artystą bardzo świadomym. I takie połączenie elementu boskiego w postaci bogini, która wspomaga śmiertelnika w tym, żeby rozwijał jak największą prędkość, czyli to, co akurat zostało uchwycone w tym kadrze środkowym, to nie jest zamysł, który wymyślił, to nie jest motyw, który wymyślił Fujishima. Kiedy, tak jak już wspominałam, na przełomie XIX i XX wieku nastąpił ten boom technologiczny, tak? Mamy tutaj do czynienia z rozwojem olbrzymim, właściwie na każdym polu techniki. Pojawiają się jednoślady. Mucha popełnił wiele plakatów reklamujących firmy sprzedające rowery. Na przykład, już wspominałam o ludziku Michelina, no a tutaj akurat macie Państwo włoskie plakaty reklamujące samochody. I właśnie odwołanie tutaj do mitologii polega na tym, że kierowców do tego, aby osiągali prędkość, kierowcy byli natchnieni poprzez tak zwanych geniuszy, czyli takie istoty skrzydlate, które pozwalały im właśnie spełnić te marzenia i wspiąć się na wyżyny i osiągnąć taką właśnie boską prędkość. Oczywiście mówimy tu o przełomie XIX-XX wieku, więc ta boska prędkość to pewnie była gdzieś 20 na godzinę. Co nie zmienia faktu, że jak się patrzy na ten, chociażby na ten plakat po lewej stronie, odnosi się wrażenie, jakby naprawdę ten kierowca jechał z nie wiadomo jaką prędkością. I tego typu właśnie przedmioty i tego typu narracja towarzysząca sprzedaży maszyn jeżdżących, samochodów, automobili, została właśnie wykorzystana przez Fujishimę i co jakiś czas właśnie na kadrach swojej mangi umieszczał tego typu właśnie rozwiązanie, jak to, które widzicie po środku. I to właśnie jest to takie nawiązanie do secesji. To oczywiście nie jest takie oczywiste i tu już trzeba trochę jakby poświęcić sobie trudu w wyszukiwaniu pewnych innych tropów niż Mucha, no bo tutaj zbaczamy tak trochę z tego głównego nurtu. Natomiast takie też są obecne.
No i przejdźmy do następnego slajdu. Również ufam, że większość z Państwa wie, co jest tutaj przedstawione. Jeśli nie, to zdradzam, że jest to czarodziejka z Księżyca i ponownie bardzo, bardzo wyraźne nawiązania do Alfonsa Muchy w sposobie układu włosów, postaci, w sposobie traktowania tych wici roślinnych, w sposobie ułożenia postaci siedzącej w tej fantazyjnej biżuterii, która jest wyrysowana jako ozdoba głównej bohaterki. Ale tutaj znowu możemy sobie pozwolić na sięgnięcie do konkretnych kadrów i można, jeśli mogę prosić, to na slajdzie następnym będzie taki przykład. Tutaj są wycinki z takiego fragmentu, w którym czarodziejka z Księżyca zostaje porwana i budzi się właśnie w obcym sobie miejscu i ma na sobie szatę, której wcześniej nie miała, której zupełnie nie zna. I ta sukienka, jeżeli mogę, to proszę następny slajd. Jest to suknia, którą no tak naprawdę zaprojektował i wymyślił Alfons Mucha na potrzeby plakatu nazwanego w sztuce Rivery. I tenżeż plakat był niczym innym jak reklamą drukarni. Kobieta, która jest widoczna na tym plakacie, trzyma na kolanach rozłożoną książkę, która została właśnie wydrukowana w tej drukarni, której adres widnieje w polu tutaj na górze. F. Champenois był właścicielem tejże drukarni. I te suknie skopiowała artystka, ubierając w nią swoją postać, oczywiście z drobną modyfikacją tutaj w partii biustu, natomiast jakby sam koncept pozostał ten sam, jest zupełnie czytelny, oczywiście pod warunkiem, że się zna oryginalną pracę Muchy. Nie jest to jedyna praca Muchy, która występuje w Czarodziejce z Księżyca, jeśli mogę prosić kolejny slajd. Tutaj wspominałam o tym, że Mucha stworzył wiele serii i tutaj została wykorzystana praca z serii o kwiatach, czyli lilie. Tutaj Naoko Takeuchi, czyli artystka odpowiedzialna za mangę Czarodziejka z Księżyca, pokusiła się o nawiązanie właśnie do tej konkretnej pracy w sposób bardzo dosłowny, mianowicie wycięła z oryginału układ tych lilii, odwróciła je jakby w odbiciu lustrzanym, wyrysowała w swoją pracę, wstawiając tam swoją bohaterkę. Także mamy tu do czynienia z czymś w rodzaju kopii. I w ramach ciekawostki, żeby nie było, że tylko w mangach kobiecych można znaleźć motywy secesyjne, bardzo proszę o slajd kolejny. To jest nowelka o koszykówce. Może nie jest to tak do końca widoczne na jakby i oczywiste, niemniej jednak tutaj Takehiko Inoue pokusił się też o taką nowelkę i stworzył ilustrację do strony tytułowej tej noweli, gdzie bohater koszykarz stoi właśnie frontem i ma za sobą takie te charakterystyczne halo. Jako dekoracje służą tutaj piłki koszykowe. No i oczywiście wiele innych motywów roślinnych, ale na tych piłkach koszykowych, dosyć takich elementach nieoczywistych, należałoby się tutaj skupić. A więc tak naprawdę secesji można się spodziewać w sumie wszędzie. I coś bardziej współczesnego. Bardzo proszę kolejny slajd. Również komiks dostępny w Polsce, aczkolwiek to są ilustracje, które są powiedzmy w nieoficjalnym kanonie, czyli takie prace, które zostały zainspirowane i stworzone po swojemu przez fanów. Tutaj
Mamy personifikację państw, czyli Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych. To też dosyć charakterystyczne, że w komiksie japońskim i artyści jakby tworzący w Japonii zupełnie nie przywiązują wagi do tego, że Mucha z grubsza rysował tylko kobiety i tylko kobiety umieszczał z bardzo niewielkimi wyjątkami w swoich pracach. Tutaj i postaci kobiece i męskie w komiksie japońskim są traktowane porówno. Tutaj również mamy bardzo ładnie zaznaczone sekcje, czyli tą środkową, w której znajduje się postać główna i całą masę różnych elementów dodatkowych z liternictwem, czyli z dosłownym jakby określeniem tego, co widzimy, z takimi symbolami, które nam się kojarzą stereotypowo z jednym i z drugim państwem. I kolejny slajd, kolejną taką pracę ciekawą właśnie na zasadzie dualizmu. Ona w oryginale jest tak skomponowana, że jest ona odwrotnie, jedna z tych postaci jest do góry nogami, ale jakby schemat tutaj postaci jest zachowany. Tutaj również mamy bohatera męskiego. I kolejny slajd. Przepraszam, trochę przyspieszam, bo zostało nam 2 minuty, jesteśmy w połowie. Ueda Miwa i wykorzystanie właśnie okładki z książki z Ojcze Nasz, którą projektował Mucha, czyli właśnie wycięcie tego otoku z motywem kwiatowym i z motywem granatu i wykorzystanie go w ilustracji w artbooku. I na kolejnym slajdzie druga praca w bardzo podobnym stylu. I na jeszcze kolejnym slajdzie tutaj macie Państwo przykład takiego wykorzystania, bardzo dosłownego powiedziałabym. Dwa plakaty Muchy, to są plakaty reklamowe szampana. Tutaj ten skrajnie po lewej stronie, w środku to jest bodajże gin. No i realizację Tukijinao. Te akurat ilustracje jeszcze powstały na potrzeby jej jakby artystycznej ekspresji. Jest to również artystka znana na polskim rynku za pośrednictwem wydawnictwa Łaneko. Można sobie przeczytać i popatrzeć, w jaki sposób ona pracowała. Natomiast to są postaci z gry Final Fantasy właśnie wrysowane i zakomponowane tak, jak to robił Mucha. Najmniejsze detale, takie jak choćby układ kół na tkaninie, zostały właśnie tutaj odwzorowane na tej pracy. I na kolejnym slajdzie mają Państwo przykład kolejnej pracy tej samej artystki, która jakby skopiowała plakat Alfonsa Muchy, który macie po lewej stronie, plakat do spektaklu teatralnego Princesa Hyacinta. I tutaj właśnie w tle widać takie gwiazdki i te sześcioramienne to jest właśnie wkład Muchy w takie elementy dekoracyjne. No tutaj mamy znowu ilustrację do postaci z gry Final Fantasy, co zresztą widać, jest to wypisane. Artystka dosłownie podeszła również do stylu liternictwa, jest on dokładnie taki sam jak to, co widać na plakacie, a przynajmniej w dużej mierze. Układ postaci, układ nóg jest taki sam układ dłoni, do tego stopnia, że nawet ten element taki biżuteryjno-ozdobny, takie koło z sercami i właśnie z hiacyntami został również jakby skopiowany trochę bezmyślnie na potrzeby tej pracy. I ostatni taki duet z twórczości Tukijinao to są kolejne postaci z Final Fantasy, które zostały wkomponowane według prac Alfonsa Muchy, jeżeli chodzi o
pracę oryginalną z lewej strony. Jest to plakat reklamujący inną aktorkę, z którą współpracował Mucha, Leslie Carter, była to amerykańska aktorka. Natomiast ilustracja po prawej jest również jedną z czterech ilustrujących personifikacji sztuk. Tutaj akurat mamy słuch i śpiew. I kolejny slajd. Tutaj obiecałam Państwu już wcześniej, że pokażę Wam pracę Muchy zatytułowaną Zodiak. Ta praca ma u Muchy wiele wersji, między innymi dlatego, że jakby sama podstawa, sam szkielet, czyli ta głowa widziana z profilu, była wykorzystywana na potrzeby materiałów wielu firm. To, co widzicie na dole, to jest właśnie nic innego jak kalendarz zakomponowane na tej pracy. Z tym, że akurat w tej wersji może o tyle będzie to niewidoczne, że jakby brakuje tego otoku z symbolami znaków zodiaku, które widzicie na pracy mangowej po lewej stronie, ponieważ ten jakby otok został skopiowany dosłownie z oryginału. Akurat w tej wersji Muchy jest to usunięte, jest to zastąpione przedmiotem, który ten kalendarz miał sobą reklamować, czyli wydaje się, że mydło. I jeszcze jedna praca po prawej stronie, to jest kolejna wersja blondynki, którą już pokazywałam na początku przy okazji grupy Klam. I kolejna para na kolejnym slajdzie, kolejna para jakby postaci nawiązujących w układzie, właściwie w każdym detalu, za wyjątkiem koloru włosów, do oryginalnych prac Alfonsa Muchy. Przepraszam, kolejny slajd miał być przybliżeniem samych detali tej postaci, ale się trochę rozpikselował, więc może go pomińmy. I przejdźmy do następnego, czyli połączenia dwa w jednym. Tutaj mamy kolejną mangę znaną z polskiego rynku, czyli Puella Magica Madoka. Z tego, co pamiętam, tak to brzmiało. I to, o czym mówiłam na początku, co są te zabiegi wykorzystujące każdą, jakby dające pretekst do tego, żeby każdą bohaterkę przedstawić w taki sposób dekoracyjny, wykorzystując odpowiednie kwiaty, odpowiednią kolorystykę i odpowiednie elementy sugerujące jakieś tam, podpowiadające jakieś cechy danej postaci. I jeszcze jedną serię chciałabym Państwu pokazać, to już w ogóle tak trochę z peryferii, ponieważ to są również postaci do gier komputerowych, ale celowo wybrałam to ze względu na to, że ta gra jest dość popularna i również jakby ta popularność przekłada się na potrzebę wypuszczania na rynek coraz większej ilości materiałów promocyjnych, jakby to się przekłada na to, że im więcej postaci, tym więcej okazji do właśnie takiej, a nie innej prezentacji, więc tutaj te schematy wypracowane przez Alfonsa Muchę są doskonałe. Jak Państwo widzą, już nie będę powtarzać, ale motywy roślinne, tak samo ułożenie postaci i ten podział jakby na panele, samo liternictwo, taki podpis tego, co widzimy, jest tutaj dość czytelne. I kolejny slajd, Rosenmaiden, czyli kolejna wersja jakby tego samego i tutaj mamy jakby powtórzenie tego zabiegu artystycznego, którego korzystała grupa Klamp na samym początku, czyli stworzenie takiej ramki jednej, dającej się wykorzystać właściwie z każdą postacią. Tutaj mamy motywy różane, oczywiście każda róża każdej postaci ma odpowiedni kolor. Mamy tutaj opisane te postacie, więc tak naprawdę nie trzeba się specjalnie wysilać, żeby je jakoś zinterpretować na podstawie ikonograficznych odniesień, więc to jest dosyć jasne i czytelne.
I rzecz, którą się wahałam, czy Państwu pokazać na kolejnym slajdzie, ale stwierdziłam, że to może być dla Państwa bardzo ciekawe, to jest jedna z takich najbardziej, jakby powiedziałam, na czasie ilustracji. To nie jest ilustracja mangowa, ale chciałam to wykorzystać ze względu na to, że dziewczyna, która to stworzyła, licealistka, na konkurs szkolny jakby inspirowała się wszystkim naraz, to znaczy zainspirowała się Muchą, bo widziała jego wystawę właśnie w Japonii. To jest praca bodajże z końcówki 2020 roku albo z 2021, w każdym razie bardzo niedawno. Więc inspirowała się nie tylko Muchą, ale inspirowała się mangą, inspirowała się estetyką kawaii, ponieważ w wywiadach, które czytałam z tą dziewczyną, no była mowa o tym, że one te jakby ilustracje miały być kawaii. Natomiast to, co zostało tu przedstawione, to są licealistki, gdzie każda z nich jakby ma taki zestaw atrybutów, które są dla dzisiejszej nastolatki bardzo, bardzo ważne, czyli kosmetyki, papierosy, smartfony, no i subkultura jako część jakby stylu bycia. Ta praca została zainspirowana cyklem Much personifikacji kwiatów i tutaj na kolejnych slajdach mogą Państwo oglądać to, jakimi kolejnymi pracami tutaj, jaki jest odpowiednik oryginalny, tak? Czyli licząc od prawej strony subkultura będzie odpowiadała goździkowi, smartfon Lili, papierosy goździkom i kosmetyki irysom. I kolejny slajd już tak trochę na marginesie, bo czas nagli, a tu się koncentruję tylko na muszę, ale nie tylko Mucha jakby funkcjonuje w tej świadomości popkulturowej, mangowej, również Gustav Klimt jest takim artystą z kręgu secesyjnego, który się pojawia, coraz częściej powiedziałabym się pojawia właśnie gdzieś tam w pojedynczych ilustracjach. I to jest praca Klimta, która jest kopiowana najchętniej i najczęściej. Tutaj mamy oczywiście słynny pocałunek. I na kolejnym slajdzie mają Państwo takie dwa przykłady z tego, w jaki sposób jest ta praca wykorzystywana. Po lewej stronie macie skopiowany układ, oczywiście tkaninę. Natomiast po prawej stronie sama tkanina postaci kobiecej jest wykorzystana tutaj jako tło. I już mamy bardzo, bardzo mało czasu, ale jeśli chodzi o poszukiwania Klimta i gdyby kogoś z Państwa to interesowało, przepraszam, bo mi akurat to spadło na podłogę, to bardzo gorąco zachęcam do zapoznania się z twórczością Yoshitaki Amano, ponieważ on jest właśnie takim artystą, który się Klimtem bardzo, bardzo mocno inspirował. Ja tutaj mam akurat artbook tego artysty zatytułowany Zodiak, czyli Znaki Zodiaku. No to przepraszam, nie Znaki Zodiaku, tylko Księga Kart Tarota. Natomiast tutaj on jest bardzo takim artystą skupiającym w sobie wiele inspiracji różnymi artystami secesyjnymi, ale Klimt jest jednym z nich. Tutaj na przykład Karta Kochankowie, dosyć taka ekspresyjna w kolorystyce, w motywach, w ułożeniu postaci. To właśnie tutaj Klimta można, tak może nie dosłownie, ale między wierszami odczytać. I cóż więcej, na polskim rynku mamy dostępny komiks, króciutki, dwutomowy, zatytułowany Olimpos. Ja zawsze lubię go podawać za przykład komiksu całkowicie jakby narysowanego bazującego na secesji,
w kształcie kadrów, jakby w potraktowaniu ubioru postaci, w takich elementach dekoracyjnych. Oczywiście to wynika też jakby z samego motywu przewodniego tego komiksu. Natomiast to jest taki komiks, gdzie ewidentnie tutaj Aki inspirowała się secesją jako taką i nie ma tu odniesień do konkretnych prac, aczkolwiek do samego stylu rysowania. I jeszcze tak na sam koniec, secesja bardzo silnie też występuje w takich komiksach, które są związane z tańcem. Tutaj Perfect Version Arabesque, gdzie ilustracje kolorowe właśnie zamieszczane w tym komiksie są niczym innym jak właśnie nawiązaniem do właśnie Alfonsa Muchy, tak? Tylko że to są realizacje starsze. Także często ten mariaż mang o tematyce tanecznej występuje w korelacji właśnie nawiązań do sztuki secesyjnej ze względu na właśnie tą miękkość rysunku. Ponieważ będę miała przyjemność rozmawiania do Państwa w przyszłym tygodniu również w kontekście studia Ghibli, chciałam Państwu na serii ostatnich w slajdach, do których już możemy sobie płynnie przejść, bez zbędnego omawiania, jako taką zajawkę pokazać właśnie serię plakatów, które zostały w ruchu takim fanowskim wykonane. One krążą po internecie i przedstawiają właśnie postaci z filmów studia Ghibli. To tak właśnie na koniec, pokazując, że właściwie wszystko w tej chwili, jakby ta neosecesja się rozciąga na bardzo wiele, na bardzo wiele tematów, jakby nie tylko w komiksie, ale występuje też w grach i odnosi się do animacji. Obejmuje nie tylko jakby zjawiska z popkultury japońskiej, ale można znaleźć Disneya, tak, postaci Disneya zakomponowane w ten sam sposób. Także to tak na miłe zakończenie wizualne tego, w jaki sposób te motywy opracowane, tak, przez ten garnitur motywów opracowanych przez Alfonsa Muchę funkcjonuje dzisiaj w komiksie japońskim. No i to by było z mojej strony na dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Temat jest bardzo, bardzo obszerny i ja się dzisiaj tutaj skoncentrowałam właściwie tylko i wyłącznie na jednym malutkim wycinku, czyli na jednym artyście, który właśnie skomponował taki zestaw uniwersalny, który bardzo ładnie zaadaptowali Japończycy i wykorzystują to z powodzeniem od wielu, wielu lat. Właśnie w takich materiałach dodatkowych, promocyjnych i jakichś takich zupełnie oderwanych od komiksu. No i tyle właściwie. Zachęcam do własnych poszukiwań, bo czasami można naprawdę trafić na ilustracje nawiązujące właśnie do sztuki secesyjnej. Teraz Państwo wiedzą, czego szukać i skąd to się wzięło. Można by jeszcze wiele powiedzieć o tym, czy Japończycy wiedzą o tym, że kopiują Muchę. Przez jakiś czas to było mało oczywiste, ponieważ wielu artystów się bardzo wypierało tego, że cokolwiek, kiedykolwiek, gdziekolwiek widzieli i twierdzili, że te wszystkie realizacje są takim samorodnym wykwitem ich talentu. No dzisiaj sytuacja się trochę zmieniła, mamy internet i świat stoi otworem i tak jakby wiele, wiele rzeczy widać poza. Ja tu już widzę, że się pojawiają pytania, natomiast one mi gdzieś tu zniknęły. Tak, sztuka japońska, tutaj pan Kamil Celewski zadał pytanie, czy przekazał pytanie, tak? E,
o sztuce japońskiej. Tak, sztuka japońska była jednym ze składników inspirujących sztukę secesyjną, więc to poniekąd jest powrót do źródeł, aczkolwiek jest to trochę skomplikowane, bo sztuka secesyjna jest bardzo, bardzo niejednorodna i tak naprawdę w każdym kraju w Europie, w jakim się rozwijała, bazowała na czymś innym, bo na przykład sztuka secesyjna w Norwegii to tak naprawdę są motywy związane z takim folkowym ruchem bardziej, czyli koniki, tak, jakieś takie hafty, wszystko to, co jakby kojarzy nam się dzisiaj właśnie z takim trochę retro folkiem, natomiast to jakby nie miało nic wspólnego z secesją paryską, francuską, która była bardzo taka kwiatowa, delikatna, roślinna. Secesja wiedeńska czy monachijska również była czymś zupełnie innym. Secesja zresztą nie jest jednorodnym terminem w sztuce, bo to jest tylko jedna nazwa określająca prąd w podobnym okresie, więc jest to oczywiście w jakimś stopniu prawda, natomiast jest to zjawisko bardzo, bardzo szerokie. Jeśli chodzi o szczegóły ilustracji, to ja, jeśli ma Pani życzenie, prześlę mailem. Nie wiem, czy mamy jeszcze jakieś pytania od Państwa. Wszystko. No to dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie było zbyt chaotycznie. Tak jak mówię, dla mnie to jest temat rzeka i ciężko jest się skondensować w jakiejś takiej pigułce, żeby to miało ręce i nogi. Tak jak już wspominałam, no w tej chwili ze względu na te wystawy Muchy, jakby ta secesja wybrzmiewa bardzo silnie, jeszcze silniej mam wrażenie niż to miało kiedyś. Jest to takie bardziej świadome nawiązanie do sztuki, w związku z tym tego materiału badawczego, porównawczego zrobiło się bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję jeszcze podjąć ten temat naukowo w jakimś tam niedługim odstępie czasowym, więc jeśli Państwa interesuje czytanie takich wywodów, to mam nadzieję, że już niedługo będę mogła się podzielić jakimiś bardziej rozbudowanymi wnioskami niż to, co znajdą Państwo w książce Ikonografii, oczywiście, jeśli Państwa to interesuje. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam Państwa na wykład za tydzień. Porozmawiam dla Państwa o filmach animowanych ze studia Ghibli w kontekście tekstów literackich wykorzystywanych przez twórców do tworzenia tych filmów, tak? Także poopowiadam Państwu trochę o pomysłach na scenariusze czy też tekstach literackich kryjących się za budowaniem pewnych postaci. Podejrzewam, że dla części z Państwa dużo rzeczy będzie dość oczywistych, ale mam nadzieję jeszcze czymś Państwa zaskoczyć. Także serdecznie Państwa zapraszam za tydzień, też o godzinie 18. I do usłyszenia. Jeśli Państwo mają jakieś pytania albo chcieliby czegoś się więcej dowiedzieć, to jest udostępniony albo będzie udostępniony mój e-mail. Można do mnie śmiało pisać. Postaram się odpisywać w miarę możliwości na bieżąco. Jeśli nie, to proszę mi wybaczyć i odrobinę poczekać. Na pewno postaram się udzielić wszystkim wyczerpujących odpowiedzi. Dobranoc.